Tak więc witam was serdecznie, ja jestem Skarro, witam was dzisiaj na moim kanale, zaraz go wam oczywiście pokażę. Znaczy ja będę reagować po raz pierwszy tak naprawdę na moje piosenki. Już tak w zasadzie wcześniej jakby na premierze byłem, więc jakby je widziałem. Natomiast sam je chcę obejrzeć po prostu na YouTubie i jak one finalnie wyszły. I oczywiście wam trochę poopowiadam generalnie jakby jakie były moje zamysły, jaki był cel tych piosenek, no i oczywiście sam po prostu dam ocenę tego, czy jestem zadowolony z tej piosenki, czy tak średnio, ale raczej myślę, że jak je wrzuciłem, to jestem zadowolony, nie? Raczej byście widzowie chyba nie wrzucali czegoś na YouTube'a, z czego nie bylibyście jakoś zadowoleni, nie? No dobra, nie będę tutaj wam zbędnie rozmawiał. Stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i zaraz się widzimy tutaj na YouTubie. Okej, widzowie, a więc jesteśmy już na moim kanale. No i co? Oczywiście moją najpierwszejszą piosenką jest Dzięki za 1000 subów. Znaczy, ja tam ogłaszałem oczywiście, że to nie miała być stricte piosenka, tylko po prostu muzyczne podziękowanie, więc w ogóle ta piosenka, już będę mówić, zyskała 103 wyświetlenia. No naprawdę jak na mój licznik subów, naprawdę spoko wyświetlenia zyskała. Moje filmy tak ogólnie nigdy tyle nie wnosiły. W ogóle Skarła Samotność ma 110 wyświetleń. Wow, widzowie, ja jestem naprawdę podjarany. Dziękuję wam za to, że jest w ogóle tak, słuchaliście tych piosenek i że wam się one podobały raczej, nie? Ale słuchajcie, jeżeli nie słuchaliście wcześniej jakiejś piosenki, to jednak zachęcam, żebyście wcześniej o sobie zobaczyli, a potem zobaczyli moją opinię, żebyście mniej więcej wiedzieli o co chodzi. No ale dobra, jak nie chcecie zobaczyć, no to przecież nie zmuszę was. Więc dobra, wejdźmy sobie w tą piosenkę. Więc tak, widzowie, okej, mamy już tutaj piosenkę, przewinę wam tutaj na samiutki początek. No i co? Puszczamy. No. Tak jak tutaj mówiłem, film nie miał być stricte piosenką, tylko muzycznym podziękowaniem wam za 1000 subskrypcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Walnij suba mordku i zatkaj uszy, to jest piękny tekst i on mi się w tym tutaj teściku najbardziej podoba. No ale dobra, przejdźmy. Fajny efekt wejścia. No i oczywiście w tle nie mogło zabraknąć mojego praktycznie najpierwszejszego filmu na YouTubie, czyli od czego tak naprawdę ten kanał się zapoczątkował. No nie stricte od tego, no bo przecież pamiętacie, że moje filmy zostały usunięte przez prawa autorskie. No ale dobra. Lecimy. Ale fajny W bicik momencie, w naprawdę. którym założyłem swój kanał, byłem wielkim fanem Paliona i Wojana. Bardzo dużo się nimi inspirowałem. Nawet od Wojana zerżnąłem jego przywitanie. Zerżnąłem jego przywitanie. To jest chyba jeden z moich ulubionych tekstów w tej piosence. Pamiętacie? Piosence. Mając 12 lat miałem jedno marzenie: stać się Wojanem i mieć taką publikę. Swoją przygodę rozpocząłem grając w Minecraft. Na świecie stru... No jak widzicie, no ta piosenka nie ma za bardzo sensu. W zasadzie jakby chodzi o to, że ten tekst jakby trochę z bitem nie jest taki za bardzo, w mojej opinii przynajmniej, jakby to powiedzieć, zaprzyjaźniony, że tak powiem, w sensie trochę się nie klei mój głos z bitem, natomiast no tak jak mówię, to nie miała być piosenka, tylko miało być to muzyczne podziękowanie, no ale są nutki jednak w tytule, więc raczej miała być trochę piosenka, nie? Dobra, przepraszam, już puszczam dalej. Skarro Survival z widzami. W pewnym momencie odszedłem z YouTube na na pół pół roku i roku wróciłem z wróciłem nową z serią serią dwóch odcinków z odcinków z Minecraft Minecraft Survival Survival Skarro. Skarro. Nie, no ale jednak ta piosenka ma jakiś tam sentyment. Naprawdę, ja ją całkiem niedawno nagrywałem, więc jakby szczerze nawet nie najgorzej mi ona wyszła. No, widziałem gorsze piosenki i ludzi, którzy naprawdę nie robią jakichś super tych piosenek. No wiadomo, moje też nie jest arcydziełem, wiadomo, żadna z moich piosenek w mojej opinii nie jest arcydziełem. Natomiast ta, no, nie jest na pewno najgorsza w mojej opinii, oczywiście. Ale miałem jeden cel subskrypcji, czyli równy 1000. Kiedyś myślałem, że to jest niemożliwe, ale nie poddałem się i cisnąłem dalej. Od ponad 2 lat nagrywam tu YouTube IRL, IRL, ale nic mnie nie wybiło tak jak ta jak ta jedna jedna rzecz. rzecz. YouTube Shorts, robiłem tam spore wyświetlenia, aż w końcu doszedłem do 500 subskrypcji. Potem szło to jakoś w górę i I udało mi udało się mi się dobić dobić 1000 1000 subskrypcji. subskrypcji. Dziękuję wam jeszcze raz, że ze mną jesteście. Bez was pewnie w ogóle by mnie tutaj nie było. Jedyne co mogę jeszcze tutaj powiedzieć, to dzięki wszystkim, którzy pomogli zdobyć mój wymarzony próg. No i właśnie ten ostatni wers jest po prostu już kompletnie niespójny z bitem. Dam wam jeszcze raz do przesłuchania go, żebyście sobie sami dokładnie posłuchali.
zdobyć mój, pomóc tej powiedzieć. To dzięki wszystkim, którzy pomogli zdobyć mój wymarzony próg. No to niestety mój głos z bitem był po prostu tragicznie dobrany. No ale dobra, już nieważne. No i tutaj dalej jest ekran końcowy i tak dalej, więc już tego wam pokazywać nie będę. Widzimy się na kolejnej piosence. No okej, widzowie, mamy już kolejną piosenkę, czyli oczywiście Samotność, czyli piosenka, która naprawdę wyniosła, tak jak wam wcześniej mówiłem, fajne wyświetlenia. Więc co, no, bez zbędnego gadania myślę, że przechodzimy oczywiście do słuchania. No tutaj już standardowo uwaga i tak dalej, i tak dalej. W ogóle co ciekawe, to wiele osób po tym, jak wrzuciłem tę piosenkę, ze znajomych bardziej, to mówili mi, że oni tę piosenkę wzięli na poważnie, że naprawdę jestem jakiś samotny albo coś w tym stylu. I też wam mówię, widzowie, że ta piosenka w żadnym stopniu nie nawiązuje do prawdy. Ja tu też nawet napisałem chyba komentarz. Tak, no. W żadnym stopniu nie nawiązuje do prawdy, że faktycznie jestem samotny. No kiedyś faktycznie byłem samotny w takiej jednej szkole, no ale widzowie, no jakby to było lata temu, więc jakby po co do tego wracać tak naprawdę. Ta piosenka miała trochę też do tego nawiązać, że jednak taki byłem, natomiast nagrałem ją w celach humorystycznych, żeby się trochę pośmiać. No wiadomo, no temat nie jest najlepszy do śmiania się, natomiast ja się tam nie śmiałem, no nie byłem tam ani razu chyba uśmiechnięty, więc nie, no nie byłem, ale dobra. Już nie paplam wam bez sensu, puszczam. To napis... Oj, przepraszam. W mojej opinii akurat zrobiłem te napisy trochę za szybko, ale dobra. No, tutaj idzie pan Scarro. Ale te efekty są zarąbiste, naprawdę. Ten dym to jest po prostu jakiś totalny sztos według mnie. Samotność. Samotność. Bicik też jest fajny. Samotność. Samotność, ten, który ze mną jest zawsze, cokolwiek nie zrobię, więc tak mi przewyższa. Akurat teraz wam zatrzymałem, bo chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że akurat tutaj moje ruchy no nie były za bardzo też z bitem spójne. Natomiast mój głos był, no ale ruchy tutaj niestety takie niezbyt. No oczywiście w mojej opinii też wiele osób, moich znajomych to zauważyło. I powiem wam, zdradzę, że w piosence Wakacje, czyli na razie w ostatniej piosence się to naprawdę poprawiło. Ale oczywiście do niej przejdziemy później. Zawsze się ode mnie odwracają, nikt nie chce nawet na mnie zerknąć. Ciemne ulice, ciemne mieszkania, rzeki na drogach, mokre kalosze, to ja już totalnie zwariowałem. Nie chce mi się nawet żyć, samotność stan dotyka tylko mnie. Mam już dość tego stanu, muszę w końcu coś z tym zrobić, ale nadal nie wiem co, nikogo nie mam. Nic mi pomoże, ale może ty mi pomożesz, dając światło promych nadziei. Jeszcze, że dla mnie jakaś szansa. Nie no, refren jest akurat fajny. Refren bardzo fajnie wyszedł i to również było mi bardzo dużo razy wspominane, że refren fajny, no ale niestety właśnie do tej samotności, no niestety, no. Bardzo dużo osób, tak jak mówiłem, wzięło ją na poważnie. Dziennie rano, pusty talerz. No i tu niestety green screen jest zrąbany totalnie, no tu moje nogi są ucięte, nie, ale to nie dało się tego lepiej zrobić. Ja nad tym kminiłem, żeby to tak nie było, ale niestety, nie powiem jaki program, na to nie pozwalał, no trudno. Ani nawet szklanki. Ty, co teraz patrzcie, jak włożyłem ten talerz, to jakby właśnie zniknął. No to niestety nie jest dobrze zrobione, ale trudno. I wody, nie mam zamiaru dłużej tak żyć. Czas coś z tym oficjalnie zrobić. Włączyć światło, starczyć energii, w kotrówki, ten pieprzony stan. Ale nie udam się to bez twojej pomocy, pomóż mi. Zabrałeś mnie do światła, wypuść mnie z tych 9 liter. Tylko ty masz taką moc. Ojejku, tutaj znowu to w ogóle nie jest spójne, no jak na to patrzę, no. No mi się to osobiście średnio podoba, ale dobra. Użyj jej, aby pomóc mi, wspieraj starszy, wciąż mam stan. Nie bądź no jak ludzie, weksel dręczycielu, w koniec nadszedł, rozpoczyna. A to fajnie z tym dręczycielem zrobiłem, w sensie z tym weksem, no. To taka w ogóle jakieś takie więzienie, szkoła w pewnym sensie, to tło akurat. Mamy nowe życie. Samotność ta, który ze mną jest zawsze, cokolwiek nie zrobię, ten tak mnie przewyższa. Wszyscy się ode mnie odwracają. Nikt nie chce nawet na mnie zerknąć. Ciemne ulice, ciemne mieszkania, rzeki na drogach, mokre kalosze, czy ja już totalnie zwariowałem. Nie chce mi się nawet żyć. Samotność ta, który tyka. Ojejku, ten efekt to jest naprawdę sztosik. A tylko mnie, mam już dość tego stanu. Muszę w końcu coś z tym zrobić, ale nadal nie wiem co, nikogo nie mam. Nikt mi nie pomoże, ale może ty mi pomożesz, dając światło promych nadziei. Jeszcze, że dla mnie jakaś szansa. Właśnie, tu się uśmiechałem tylko i wyłącznie. No, więc ogólnie moja ocena tej piosenki, faktycznie już piosenki, naprawdę jest fajna. No, ta piosenka fajnie wyszła. No wiadomo, ona również, tak jak Wakacje, ona również nie jest dziełem artystycznym, ale jednak ma coś takiego w sobie, że jest po prostu fajna, no.
Jakby refren bardzo mi się podoba, zwrotka tylko jedna. Piosenka nie jest jakoś super długa. Więc oczywiście to również jest na plus, bo są takie piosenki, które są bardzo długie i wiecie, dużo rzeczy w nich się powtarza. Jeżeli coś już ma się powtarzać, no to jednak, jeżeli coś jest krótsze, to po prostu jest lepsze, w mojej opinii. Jeżeli coś się oczywiście powtarza, bo jeżeli ktoś śpiewa cały czas czymś innym, no to spoko, przecież może mieć dłuższe, nie? No ale dobra, no tak to wygląda po prostu. Tutaj tak samo, no, ekran końcowy. Tutaj oczywiście odnośnik do dzięki za 1000 subów, no i oczywiście subskrypcja, więc co, no, to tak naprawdę tyle. Również możecie napisać swoją opinię na temat tej prawdziwej już piosenki, a my przechodzimy teraz do piosenki Wakacje. No dobra widzowie, a więc mamy już piosenkę Wakacje. Ona jest chyba z tych wszystkich najkrótsza, chociaż chyba dzięki za 1000 subów jest też najkrótsza, chociaż nie pamiętam, kurczę. Ale ta piosenka jest krótsza od Samotności, jak widać, więc i w ogóle też o wiele fajniej i przyjemniej się zaczyna. No ale wiadomo, ta piosenka miała być wesoła, a nie smutna, tak jak Samotność, więc co, puszczam. Tutaj fajnie, fajny początek, naprawdę. Bicik też fajny. Wakacje, wakacje. I tu właśnie w ogóle nie powiedziałem wam, że piosenka Samotność posiada wersję karaoke. Zrobiłem wersję karaoke, bo w Samotności nie dałem napisów, a chciałem to zrobić, natomiast zapomniałem o tym przy montażu. W związku z tym po prostu postanowiłem, że wypuszczę wersję karaoke, a w przypadku tej piosenki po prostu dałem już napisy, żeby nie wypuszczać piosenki karaoke, bo naprawdę nie chciało mi się tworzyć znowu tych napisów, bo to nie jest naprawdę łatwe. Powiem wam szczerze, jeszcze wiecie, bo przynajmniej ja to kopiowałem i wklejałem, więc to jeszcze zaoszczędziłem sobie czasu. Natomiast gdybym miał to ręcznie wszystko przepisywać, to naprawdę nie chciałoby mi się, a samotnie niestety robiłem to. Więc to był mój błąd jakby. Dlatego ta piosenka nie będzie miała żadnego karaoke, tylko po prostu ma od razu napisy. Nie wiem, jak ktoś nie poprosi w przyszłości, no to może zrobię wersję karaoke, jak będziecie na przykład chcieli. Jak chcecie, no to mogę zrobić. No to napiszcie mi w komentarzu. Włączamy atrakcje, wakacje, wakacje, będą niezłe akcje. Wakacje, wakacje, włączamy atrakcje, wakacje, wakacje, Początek fajny. będą niezłe akcje. Fajny. Film powstał w celach humorystycznych, to ważne. Wakacje, wakacje, włączamy atrakcje, wakacje, wakacje, Ale te moje kroki to naprawdę fajne. W ogóle ja tu mokry jestem. LOL, czemu ja tu jestem mokry? Nie pamiętam nawet. Będą niezłe Nieważne. akcje, wakacje, wakacje, włączamy atrakcje, wakacje, wakacje, będą niezłe akcje, od samego września czekam na ten dzień. To w ogóle nie wiem, czy ktoś zauważył, ale ja tu zdradzę, że ja tutaj byłem dosłownie po myciu włosów. Naprawdę, kiedy ja włosy umyłem, to od razu zaczęliśmy to nagrywać. Więc ja tu miałem dosłownie mokre włosy od razu po umyciu. Tak szczerze, jakby ktoś zastanawiał, dlaczego mam mokre włosy, jeżeli ktoś to w ogóle że to w ogóle zauważył, się na tym zastanawiał. To dla tych osób właśnie zaczęliśmy to nagrywać od razu, jeszcze ten z kąpieli. Wakacje, zakończenie roku szkolnego i mamy luz. Wakacje. Możemy się bawić, póki nie nastanie cień. Nikt mi nie zabroni robić to, co chcę. Wakacje. Pamiętaj, że mamy tylko 2 miesiące. Korzystajmy z tej wolności do jej końca. Ale w ogóle zacząłem teraz doceniać to, że są napisy, bo o wiele łatwiej się takiej piosenki w ogóle nauczyć, w mojej opinii, jeżeli są napisy. Dlatego właśnie teraz je zrobiłem. Wakacje, wakacje, włączamy atrakcje, wakacje, wakacje, będą niezłe akcje, wakacje, wakacje, włączamy atrakcje, wakacje, wakacje, będą niezłe akcje. 5 razy w tygodniu idę do tego syfu, uczę się czegoś zupełnie bezużytecznego, ale wiem, że muszę to robić. Nie musisz. Aby móc rozpocząć w czerwcu wakacje, tyle tych przedmiotów miesza mi. O, co ciekawe, do tych przebitek, jeśli się zastanowiliście, dlaczego byłem wtedy tak blisko kamery, to wtedy żeśmy zapomnieli nagrać przebitek do tego tekstu, tyle tych przedmiotów, miesza mi to w głowie, to mi nie przeszkadza, zaraz będzie koniec. To zapomnieliśmy tego nagrać przebitek i zrobiłem to samodzielnie, bo oczywiście robiłem to z moim operatorem kamery, tajnym, którego nie zdradzę nigdy w życiu. I dlatego właśnie one są takie gorsze troszeczkę w mojej opinii, no bo musiałem je zrobić sam, no bo zapomniałem. Kurde, co ja zrobiłem? Jezus Maria, poczekajcie. Dobra, widzowie, już mamy Samotność. Kliknąłem coś i mi się neony puściły. Dobra, a wracając. Nie, to już powiedziałem w sumie wszystko. Dobra. Miesza mi to w głowie, to mi nie przeszkadza. No i to akurat tutaj mi nie wyszło, szczerze mówiąc. To naprawdę, ale
Nie wiem, jak mogliśmy o tym zapomnieć. To ja nie wiem, jak to się stało, ale no niestety, tak to wygląda. Zaraz będzie koniec. Wakacje, wakacje, włączamy atrakcje. Wakacje, wakacje, będą niezłe akcje. Wakacje, wakacje, włączamy atrakcje. Wakacje, wakacje, będą niezłe akcje. No i co? Wrzesieniamy znów do szkoły. No. No i widzowie, tak wyglądają moje piosenki. Tak naprawdę. Ale w mojej opinii, to ta piosenka póki co jest z moich wszystkich najlepsza. Najlepiej mi się jej słucha po prostu. Bo w tej piosence tak naprawdę wszystko praktycznie wyszło idealnie. Oczywiście, no, można byłoby kilka aspektów poprawić w niej, ale myślę, że spędziłbym na tym o wiele więcej czasu, a oczywiście, wiadomo, mam szkołę, mam egzaminy, no to nie mogę sobie tak naprawdę poświęcić cały mój czas na robienie tych piosenek. Ja im poświęcam naprawdę sporo czasu, oczywiście biorę wtedy mój czas wolny i kiedy mam czas, to po prostu się tymi piosenkami zajmowałem i zajmuję oczywiście dalej. No i wiecie, no dlatego nie ma w nich za dużo poprawek, no przynajmniej nie miałem czasu na zrobienie poprawek, jeżeli w ogóle jakieś takie mogłyby być, na przykład w samotności, można było naprawdę było dużo rzeczy poprawić, natomiast no po prostu nie miałem czasu, to jest tyle. Chciałem tę piosenkę zrobić naprawdę na szybko, no i wyszło mi to, no co mogę powiedzieć, no. W mojej opinii przynajmniej wyszła. Więc co widzowie, to by było tyle, jeżeli chodzi o moje piosenki. To są aktualnie moje wszystkie piosenki, które mam na swoim kanale. Nie mają one żadnych praw autorskich, więc na spokojnie mogę mi tutaj całe puścić. I mogę wam zdradzić, że już szykują się kolejne fajne piosenki, które również myślę, że będą naprawdę dosyć fajne. Będziecie ich, mam nadzieję, słuchać oczywiście. I myślę, że wam się raczej spodobają. Myślę, że nie zawiedziecie się. Bo naprawdę w mojej opinii te piosenki wyjdą fajnie, bo oczywiście no wiadomo, no jakby ja je montuję, to wiadomo przed tym je słucham, więc jakby wiem, jak one wyjdą, natomiast na YouTubie, no nie wiem, jak one finalnie wychodzą, więc wiecie, to jakby taka moja, takie moje pierwsze reakcje na to, tak kiedy tak poważnie reaguję, się wczuwam. Znaczy wczuwam się przy montowaniu to również, ale dobra, nieważne. Więc co, teraz się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, na razie.